Pewnie co czwartym moim filmie jest jakieś nawiązanie do psychoterapii, ale nigdy chyba nie opowiedziałam Wam o swoich doświadczeniach, ani nie podzieliłam się wskazówkami, które myślę, że mogą być bardzo przydatne. Tak więc właśnie dziś chcę to zrobić. I dodam, że pójście na psychoterapię było jednym z najważniejszych momentów w moim życiu i najmądrzejszych decyzji. Myślę, że w top 5, a może nawet w top 3, a może nawet była to najważniejsza decyzja. Dodam, że partnerem tego filmu jest HeyDoc, oferujący mobilny, czyli online dostęp do psychoterapeutów i psychiatrów, a także lekarzy różnych innych specjalności. Link znajdziecie w opisie do filmu. Jak do tego doszło, że znalazłam się na psychoterapii? Otóż moja przyjaciółka zawsze z uwagą i życzliwością wysłuchiwała moich problemów, ale któregoś dnia prawdopodobnie widząc, że nadal mimo wszystko kroczę drogą ku samodestrukcji, rzekła w pewnym momencie, bezradnie rozstawiając ręce: Natalia, nie jestem w stanie Ci pomóc, ale mogę Ci dać numer do psychoterapeuty. I tak oto, 7 lat temu, zaczęła się moja przygoda z psychoterapią. Jaki nurt psychoterapii? Gdy robię czasem na Instagramie sesję pytań i odpowiedzi, bardzo często dostaję pytania o to, w jakim nurcie psychoterapii byłam, dlatego domyślam się, że Was może to też zainteresować. Otóż pierwszy rok upłynął mi w nurcie humanistycznym, gestalt, który musiałyśmy właśnie po roku przerwać ze względu na to, że terapeutka była w zaawansowanej ciąży. Jako że zdecydowanie nie czułam się wtedy na siłach, by zrobić półroczną przerwę w psychoterapii i poczekać na moją terapeutkę, bo miałam rozgrzebane różne sprawy, skorzystałam z jej rady, by udać się na psychoterapię grupową, która akurat ruszała. Przyznam, że zareagowałam na te propozycje bez entuzjazmu, głównie ze względu na nurt, w jakim terapeuta prowadził tę grupę. To był nurt psychoanalityczny. Słyszałam, że jest zdystansowany, zimny, obojętny. To jesteś taka życzliwa i sympatyczna i dobra. Pożaliłam jej się, bo byłam naprawdę przestraszona. Natalia, rzeczywiście nurt humanistyczny i psychoanalityczny są w pewnym sensie na dwóch przeciwległych biegunach, jeżeli chodzi o styl pracy i atmosferę. Powiedziała, choć przyznam, że nie odtwarzam dokładnie jej słów, bo od tej rozmowy minęło już 6 lat. Ale mogę Cię zapewnić, że oba nurty, tak jak i kilka innych, rekomendowanych przez Towarzystwo Psychoterapeutyczne i prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów, są równie skuteczne. Innymi metodami, ale dochodzimy do tych samych punktów wyleczenia. W grupowej terapii psychoanalitycznej byłam 4,5 roku, jednak nie przerażajcie się długością, to taki nurt i nie każda terapia trwa aż tak długo. Po co iść na psychoterapię? Żeby poczuć się lepiej, żeby rozłożyć na łopatki swój lęk, na przykład lęk przed bliskością, przed odrzuceniem, skłonnością do uwikłania się w romanse mimo pozostawania w stałym związku, brakiem asertywności bądź wiary w siebie i wiele innych, które sprawiają, że nasze życie się chwieje, a dzięki terapii ustabilizuje się i wzmocni nas. Umiejętności, których nabywamy podczas psychoterapii, pomagają inaczej spojrzeć nam na siebie i świat. Uczymy się, jak odróżnić sytuacje, na które mamy wpływ i te, których zmienić nie możemy, bo jest to poza polem naszych możliwości. Dzięki temu możemy skoncentrować się na poprawie obszarów, nad którymi mamy i możemy mieć kontrolę. Psychoterapia też uodparnia nas, dzięki czemu łatwiej potrafimy radzić sobie w życiu. W pewnym momencie przestajemy się bać różnych rzeczy, na przykład, że coś zepsujemy, że nie poradzimy sobie, że ktoś nas opuści lub wyśmieje. Dzięki psychoterapii zyskujemy nową perspektywę i nowe sposoby myślenia i zachowania. Czy terapeuta jest cudotwórcą? W pewnym sensie tak. Jego umiejętność zadawania pytań i uważnego słuchania bez oceniania pozwalają zdziałać cuda. Jednak Ty też jesteś cudotwórcą, bo psychoterapia to leczenie oparte na relacji między pacjentem, nazywanym też czasem klientem, a psychoterapeutą. Psychoterapia to dialog o właściwościach leczniczych. Czy nie można więc porozmawiać po prostu z przyjacielem lub znajomym? Oczywiście rozmowa z drugim człowiekiem zawsze jest mega wartościowa i nie przestawajmy jej praktykować. Jednak jest coś, co w ogromnym stopniu różni psychoterapeutę od nawet najbardziej uważnego i serdecznego przyjaciela czy znajomego. To jego całkowita neutralność i obiektywność. Terapeuta nie ma żadnej relacji z swoim partnerem, rodzicem, rodzeństwem, szefem,
czy dzieckiem, o których będziesz z pewnością na terapii w pewnym momencie opowiadać. Jedną osobą, która interesuje terapeutę, jesteś ty. Jest w tym wszystkim także nieoceniające. Możesz mieć pewność, że terapeuta nie pomyśli o tobie nic złego, cokolwiek byś nie mówiła, nie mówił lub nie robiła, nie robił. Jest po to, by ci pomóc. Jest w pełni do ciebie pozytywnie nastawiony, nawet jeżeli tego nie okazuje. Co robi psychoterapeuta? Pozwala ci zidentyfikować różne wzorce zachowania, których się trzymasz. Na przykład to, że ilekroć zabierasz się za jakąś czynność, słyszysz wewnętrzny głos. To ci się nie uda. Znów coś zepsujesz. Z czym to ludzi? Wyśmiej. Lub że ilekroć masz w jakiejś relacji na przykład miłosny i dobry czas, to zaraz to się psuje i na przykład prowokujesz kłótnie. Albo że w pewnych sytuacjach obezwładnia cię wszechogarniające poczucie bezradności i smutku. Terapeuta pomaga ci zobaczyć twoje różne wzorce zachowania i myślenia i zmienić je. Dzięki temu poprawie ulegają i inne obszary twojego życia, miłosne, towarzyskie, zawodowe. Słyszałam, tylko niestety nie mogę znaleźć badań, że większość ludzi po skończeniu psychoterapii zaczyna zarabiać znacznie więcej pieniędzy. Stoi za tym zapewne kilka czynników. Stajemy się bardziej asertywni, nie boimy się poprosić o podwyżkę, nabieramy odwagi, by podjąć się jakiegoś przedsięwzięcia, albo zmienić pracę, bo rośnie nasze poczucie własnej wartości i tak dalej. Czy muszę lubić psychoterapeuta? Mówi się, że najbardziej lecząca w terapii jest właśnie relacja z terapeutą. Więc tak, warto znaleźć kogoś, z kim będziemy czuć chemię, ale nie mylmy tego z nadawaniem na wspólnej fali, szukaniem w terapeucie kogoś na kształt przyjaciela czy kumpla, bo w terapii w ogóle nie o to chodzi. Myślę, że najważniejsze jest, żeby móc terapeucie zaufać i czuć się przy nim na tyle bezpiecznie, żeby o sobie opowiadać. Oczywiście będą podczas terapii pojawiać się różne emocje wobec terapeuty. Może to być złość, poczucie bycia zawiedzionym, strach i tak dalej. Ale to też jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo pozwala nam przepracować różne emocje i zastanowić się razem z terapeutą, dlaczego to czujemy. Czy trzeba przygotować się jakoś do pierwszej wizyty? Nie. To nie żaden egzamin ani rozmowa kwalifikacyjna. W ogóle nie musimy na niej dobrze wypaść. Wprost przeciwnie, mamy prawo wypaść na niej źle i na przykład płakać. Oczywiście słowo źle biorę w duży cudzysłów. Czy psychoterapeuta podpowie mi, jak żyć? Niestety nie. Ale dzięki jego pytaniom, czasem parafrazom tego, co mówiłam, albo analogiom, które pomagą mi odnajdować, wielokrotnie doznawałam iluminacji i wiedziałam, co zrobić. Bo psychoterapia to współpraca, czyli on nie powie wprost, jak żyć, ale dzięki jego wskazówkom, które porozstawia na twojej drodze, łatwiej dojdziesz do celu. Przy okazji bardzo polecam podcast oraz kanał na YouTubie Zdrowa Głowa. Link wrzucę w opisie do filmu. Na co podczas psychoterapii uważać? Na swój umysł. A dokładniej na to, że będzie na różne sposoby próbował wrócić do starych wzorców myślenia i zachowania. Będzie ci czasem szeptał, po co ci ta psychoterapia? Ciągle tylko ryczysz i ryczysz. Lepiej ci z nią? Ja mam wrażenie, że gorzej. No właśnie, bo nie powiedziałam o bardzo ważnej rzeczy, bo prawdopodobnie podczas wielu sesji będziesz dużo płakać albo będziesz się w ogóle czuć bardzo źle, bo będziesz dokopywać się do różnych trudnych emocji, wspomnień, uczuć. I paradoksalnie będziesz czuła się gorzej, ale to jest potrzebne do tego, żeby poczuć się lepiej. Serio. A skąd wiesz, że ten twój psychoterapeuta zna się na rzeczy? Skąd to wiesz, że on ci zrobi lepiej? Słyszę się różne historie o tych terapeutach. Będzie ci dalej szeptał ten głos. Warto wyłapywać takie chwile. Ja korzystałam z mojej autorskiej metody pod tytułem A co, jeśli terapeuta ma rację? Śmiało możecie z niej korzystać. Otóż ilekroć psychoterapeuta powiedział coś, co mnie zezłościło i z czym nie zgadzałam się, to po kilku godzinach, czasem dniach chodzenia z tym, z tą niezgodą na sugestie terapeuty, mówiłam sobie, a co jeśli terapeuta ma rację? Oczywiście budził się wtedy mój inny głos, który mówił, nie ma. Owszem, często w różnych sprawach ma rację, ale w tej akurat nie ma, mówię ci. Nie ma. No a co jeżeli ma rację? Dalej brnęłam. Nie ma. A co jeśli terapeuta ma rację? I wtedy doznawałam olśnienia i przełamując swoje blokady, zaprzeczenie, upór, odkrywałam zupełnie nową perspektywę i w głowie zaczynały mi się składać różne puzzle. Psychoterapeuta online? Czy to ma sens?
Zdecydowana większość mojej psychoterapii upłynęła stacjonarnie, jednak w ostatnich kilku miesiącach jej trwania wszystkich nas zaskoczyła pandemia i my również przeszliśmy na terapię online. Wydawało się to niemożliwe, zwłaszcza, że to była terapia grupowa, ale jednak udało się. A co ciekawe, na przykład dwie bliskie mi osoby na co dzień korzystają wyłącznie z terapii online, bo jedna mieszka w innym kraju niż terapeuta, a druga w innym mieście. Da się. HeyDoc, czyli partner tego filmu, oferuje właśnie taki mobilny dostęp do psychoterapeutów i psychiatrów. Sprawdźcie, jeżeli macie ochotę. Link znajdziecie w opisie do filmu. Ponadto oferuje też dostęp do lekarzy różnych innych specjalności, gdzie możemy w dowolnym miejscu, oczywiście warto, żeby zadbać o kąt, gdzie będziemy mieli intymność i odosobnienie, bez konieczności dojeżdżania do placówki zdrowia, czekania tam, potem powrotu stamtąd, możemy skonsultować różne swoje dolegliwości, albo wyniki badań, albo gdy już będziemy zdiagnozowani, poprosić o e-receptę czy e-zwolnienie. To daje, przynajmniej mi, która już nieraz korzystała z medycyny, telemedycyny, bardzo dużą wolność i niezależność i oszczędność czasu. Wiedzcie, że obsługa HeyDoc jest bardzo prosta i bezpieczna. Możecie też skorzystać z bezpłatnego narzędzia HeyChecker, które wykorzystuje możliwości sztucznej inteligencji i daje możliwość wstępnej oceny stanów zdrowia. Link znajdziecie w opisie do filmu. Jestem bardzo ciekawa, czy chodziliście na psychoterapię, czy również podpisujecie się pod tym, że pójście na psychoterapię było jedną z najważniejszych decyzji w waszym życiu, która wam naprawdę bardzo pomogła, chociaż oczywiście nie zawsze było łatwo i nieraz chcieliście rzucać tę psychoterapię. A może zastanawiacie się nad pójściem na psychoterapię, czy mój film był pomocny, czy odpowiedziałam na jakieś wasze wątpliwości, a może chcielibyście zadać jeszcze jakieś mi pytania? Piszcie. Jestem też bardzo ciekawa, czy korzystaliście z telemedycyny, czyli korzystania z usług medycznych za pomocą czatu, telefonu lub wideo. Piszcie, komentujcie, nie żałujcie łapek w górę, co by film dotarł do większego grona. Subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I do zobaczenia wkrótce. Pa! Natalio, zostaw tego kwiatka, nie dręcz go, bo będzie musiał pójść na psychoterapię. Uuu.